Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwa witam dzisiaj tutaj na spotkaniu z różnymi rzeczami. Z ceramiką Bożenki i Marcina, z obrazami Jacka i moimi, jeszcze z ceramiką, z resztkami nieodebranymi naszych uczniów kredensami, które tutaj stanowiły przedmiot wystawy tydzień temu. No i ze ślimaki. Wspaniała. Udało się. Ślimak i żegluga. Ślimak z przyjemnością sunął ocienionym brzegiem strumyczka. Był właśnie po smacznym obiedzie, po którym czuł się znakomicie. Pogoda tego dnia była cudna. Świeciło słońce, wiał lekki wietrzyk, powietrze świeżo pachniało. Ślimak patrzył na płynącą leniwie wodę, a w szczególności na listki i drobne patyczki niesione prądem. I wyobraził sobie, że płynie na jednym z nich, a wokół niego woda, woda, woda. Ach, te marzenia, pomyślał ślimak. A swoją drogą, takie żeglowanie na liściu wymaga na pewno niezwykłej wprawy.